Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj o zabezpieczeniach nadprądowych, zwanych bezpiecznikami, korkami, S-ami, wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Do czego służą, jak są zbudowane, jak działają, jak czytać charakterystyki, jak je dobierać. Będzie też o selektywności tych zabezpieczeń. Film z założenia jest przeznaczony dla początkujących, w związku z tym będą pewne uproszczenia oraz poruszone najważniejsze moim zdaniem kwestie dotyczące zabezpieczeń nadprądowych. Wyłączniki nadprądowe mają chronić przed skutkami przetężeń, czyli przeciążeń i zwarć. Przewody instalacji elektrycznych mają określoną wytrzymałość prądową długotrwałą, czyli prąd, jaki może długotrwale płynąć przewodem, nie powodując uszkodzeń. Wartość tą można odczytać z tabel. Jest ona zależna np. od sposobu ułożenia przewodu, co wpływa na odprowadzanie ciepła. Jeżeli przez przewód będzie płynął prąd większy niż dopuszczalny, przewód będzie się nadmiernie nagrzewał, co może powodować uszkodzenie izolacji. W konsekwencji może doprowadzić to do zwarcia i konieczności wymiany przewodu, a nawet pożaru. Na początek podstawowe definicje. Co to jest przeciążenie? To przepływ prądu większego niż dopuszczalny w nieuszkodzonym obwodzie. Na przykład, kiedy podłączymy i uruchomimy urządzenia o zbyt dużej mocy. Natomiast zwarcie to połączenie przewodu fazowego z neutralnym, na przykład w wyniku uszkodzenia przewodu czy urządzenia, lub na przykład działania człowieka. Na przykład, przewiercenie przewodu w ścianie czy podłączenie uszkodzonego urządzenia. Przeciążenia to najczęściej pobór prądu niewiele większego niż dopuszczalny. Natomiast zwarcie to już znaczne, wielokrotne przekroczenie dopuszczalnego prądu. Typowe współczesne zabezpieczenia nadprądowe mają chronić przed skutkami zarówno przeciążenia, jak i zwarcia. Dlatego składają się z dwóch członów, przeciążeniowego i zwarciowego. Są też tak zwane ograniczniki mocy. Nie posiadają one członu zwarciowego, a jedynie przeciążeniowy. Zobaczmy, jak zbudowany jest wyłącznik nadprądowy. Mamy tu dwa wspomniane człony. Człon zwarciowy, czyli elektromagnes, który w przypadku zwarcia powoduje natychmiastowe rozłączenie. Oraz człon przeciążeniowy, składający się z bimetalu, który w przypadku przeciążenia nagrzewa się i odkształca. I jeśli przeciążenie będzie trwało odpowiednio długo, odkształci się wystarczająco, aby rozłączyć obwód. W obu przypadkach rozłączenie jest realizowane przez zwolnienie zamka i rozłączenie. Pozostałe elementy to zaciski przyłączeniowe, dźwignia i komora gaszeniowa. W domowych instalacjach najczęściej stosuje się wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B, rzadziej C. Na ekranie charakterystyka czasowo-prądowa dla wyłącznika nadprądowego B10. Składa się z dwóch linii. To gwarantowane niewyłączenie, linia po lewej, i gwarantowane wyłączenie, linia po prawej. Zacznijmy jednak od rozszyfrowania oznaczenia B10. B to charakterystyka, natomiast 10 to prąd znamionowy, w tym przypadku 10 A. Przyjmuje się, że gwarantowane niewyłączenie to 1,13 prądu znamionowego, czyli dla B10 będzie to 11,3 A. Oznacza to, że zabezpieczenie na pewno nie rozłączy obwodu przy prądzie mniejszym niż 11,3 A, bez względu na czas przepływu prądu. Prąd mniejszy niż 1,13 prądu znamionowego nie spowoduje zadziałania wyłącznika, nawet jeśli będzie płynął bardzo długo. Natomiast gwarantowane wyłączenie przyjmujemy 1,45 prądu znamionowego, czyli dla B10 będzie to 14,5 A. Przepływ takiego lub większego prądu na pewno spowoduje zadziałanie wyłącznika nadprądowego, jeśli taki prąd będzie płynął odpowiednio długo. Skąd taki przedział i te dwie krotności? To granice, w których muszą się zmieścić parametry wyłącznika nadprądowego. Zależą one od modelu, producenta czy nawet konkretnego egzemplarza. Po prostu nie da się wyprodukować aparatów o identycznych parametrach, dlatego nie ma jednej konkretnej wartości. Rozpatrując charakterystyki, otrzymujemy dwie graniczne wartości, pomiędzy którymi znajdą się parametry konkretnego egzemplarza. Wspomniałem o czasie przepływu prądu. Człon przeciążeniowy działa z opóźnieniem. Na pionowej osi mamy czas, a na poziomej prąd. Możemy zatem odczytać, po jakim czasie zadziała zabezpieczenie. Jak wspomniałem wyżej, otrzymamy przedział czasowy. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało dla wartości 18 A. Jest to wartość większa niż gwarantowane zadziałanie, więc zabezpieczenie po odpowiednio długim czasie na pewno zadziała. Ale po jak długim czasie? To odczytujemy z wykresu. Odczytane wartości to 26 sekund i 136 sekund. Czyli przy prądzie wynoszącym 18 A wyłącznik nadprądowy B10 nie rozłączy przed upływem 26 sekund i na pewno rozłączy nie później niż po upływie 36 sekund. Czyli zadziała w czasie pomiędzy 26 a 136 sekund. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało dla prądu 25 A.
Tu mamy przedział od 7 do 30 sekund. Możemy też sprawdzić, jaki prąd wywoła zadziałanie w danym czasie. Aby B10 zadziałało w czasie 10 sekund, potrzebny jest prąd między 22 a 40 A. Do tej pory zajmowaliśmy się górną częścią wykresu. Ta część dotyczy członu przeciążeniowego. Na ekranie zakres charakterystyk dla tych członów. Zajmiemy się teraz członem zwarciowym. Dla członu zwarciowego, jako prąd szybkiego wyłączenia, przyjmuje się 5-krotność prądu nominalnego dla charakterystyki B oraz 10-krotność dla charakterystyki C. Czyli dla B10 będzie to 50 A, a dla C10 100 A. Jak widać, są to wartości gwarantowanego zadziałania, a przedziały to od 3 do 5 dla charakterystyki B oraz 5 do 10 dla charakterystyki C. Na ekranie porównanie charakterystyki B, C i D dla takiego samego prądu znamionowego. Jak dobieramy zabezpieczenia? Zabezpieczenia w domowej rozdzielnicy mają za zadanie zabezpieczyć przed skutkami przetężeń, czyli przeciążeń i zwarć instalację elektryczną, czyli przewody i osprzęt, takie jak gniazda czy łączniki. Ich zadaniem nie jest ochrona odbiorników, dlatego nie uwzględniamy bezpośrednio odbiorników w doborze zabezpieczeń. Pierwszym kryterium doboru jest właśnie obciążalność prądowa długotrwała. W domach i mieszkaniach standardowo stosujemy B10 do zabezpieczenia przewodów do oświetlenia o przekroju żyły 1,5 mm2 oraz B16 do zabezpieczenia przewodów do gniazd ogólnego przeznaczenia o przekroju żyły 2,5 mm2. Dla odbiorników o większych mocach, gdzie wymagane jest indywidualnie dobrane zasilanie i zabezpieczenie, w pierwszej kolejności dobiera się przekroje przewodów, a następnie do tych przekrojów przewodów dobiera się zabezpieczenia. Odbiorniki mają więc wpływ na dobór zabezpieczeń, ale pośredni. Zabezpieczamy instalację. Drugie kryterium to spodziewany prąd zwarciowy, czyli odpowiednio niska impedancja pętli zwarcia. Aby zadziałał człon zwarciowy, musi popłynąć odpowiednio duży prąd zwarciowy, czyli 5-krotność prądu nominalnego dla charakterystyki B i 10-krotność dla charakterystyki C. Jeśli wartość impedancji pętli zwarcia jest zbyt wysoka, można zastosować włącznik nadprądowy o mniejszym prądzie nominalnym, np. B10 zamiast B16 lub innej charakterystyce, np. B zamiast C. Poza charakterystykami B i C są też np. D, jednak rzadko się je spotyka w domowych instalacjach. Jako zabezpieczenie główne może być użyty także wyłącznik nadprądowy bez członu zwarciowego, tzw. ogranicznik mocy. W praktyce nie tylko dobiera się zabezpieczenia. Na przykład w przypadku WLC, czyli wewnętrznej linii zasilającej, częściej dobiera się kabel. Mamy wyznaczone zabezpieczenie główne, do niego dobieramy przekrój żyły kabla. Uwzględniamy wtedy wytrzymałość prądową długotrwałą oraz warunek szybkiego wyłączenia zasilania. Istotny jest także warunek spadku napięcia, ale on jest niezależny od zastosowanego zabezpieczenia. Na koniec temat selektywności zabezpieczeń. Zabezpieczenia powinny być dobierane w taki sposób, aby najpierw zadziałało najbliższe odbiornika. Aby to uzyskać, porównujemy charakterystyki. Dobieramy zabezpieczenia tak, aby charakterystyki nie miały części wspólnych. Na pokazanym wcześniej przykładzie jest B10 i C10. Jak widać, charakterystyki mają wiele wspólnych części. Te zabezpieczenia nie są selektywne względem siebie. Zobaczmy, jak to wygląda dla B10 i C20. Jak widać, charakterystyki pokrywają się tylko dla dużych prądów zwarciowych. W przypadku zwarć zachowanie selektywności może być bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe dla charakterystyk B i C. Stosuje się wtedy tzw. ograniczniki mocy, nie posiadające członu zwarciowego, lub wkładki topikowe. O czym jeszcze warto pamiętać? Zabezpieczenia nadprądowe są dobierane do instalacji. Nie należy ich wymieniać na inne o większym prądzie nominalnym czy charakterystyce bez pewności, że ta zmiana nie wpłynie negatywnie na instalację. Aparaty w rozdzielnicy, w tym wyłączniki nadprądowe, mają podane momenty dokręcania i należy je stosować. W przypadku stosowania linek należy zacisnąć tulejki. Za mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie gwintu, a za słabe iskrzenie i wypalenie styku. Podsumujmy. Wyłączniki nadprądowe nie chronią przed zwarciami czy przeciążeniami, ale przed ich skutkami, głównie termicznymi, polegającymi na uszkodzeniu izolacji, ale też mogących doprowadzić np. do pożaru. Zabezpieczenia nadprądowe dobiera się w celu ochrony instalacji elektrycznej, a nie odbiorników. Typowe, często spotykane we współczesnych rozdzielnicach domowych wyłączniki nadprądowe typu B lub C składają się z członu zwarciowego i przeciążeniowego. Człon przeciążeniowy działa z opóźnieniem. Czas zadziałania, a właściwie przedział czasowy, można odczytać z charakterystyki prądowo-czasowej. Selektywność zabezpieczeń nadprądowych polega na takim doborze zabezpieczeń, aby w pierwszej kolejności zadziałało najbliższe odbiornikowi.
Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.